I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, witam was moi kochani w kolejnym odcinku z World of Tanks. Jak widzicie, powiało grozą, słuchajcie, kupiłem sobie taki świetny komin do biegania. Ale tak mi się podoba, że teraz będę chyba w nim streamował i nagrywał vlogi i robił wszystkie inne rzeczy, które robić w takim kominie można. Moi drodzy, liczę na to, że niedługo do mnie dołączy nasz wasz ich wszystkich i nasz też wszystkich razem przyjaciel Sajanek, bo mam około godzinki, a z Sajankiem zawsze spoko się nagrywa, ale póki go nie ma, to kurka wodna. To zaczniemy. Słuchajcie, mam Shagmana. Jak wiecie, jest to czołg, który sobie założyłem, że kupię, gdyż ponieważ mój dziadek podczas II wojny światowej w pierwszej dywizji pancernej na takim czołgu właśnie pomykał. Także jest to podwójna radość. A ja w tym kominie jestem przerażający i na pewno wszystkich hitlerowców i innych takich będę w stanie przestraszyć, nawet bez strzelania. Jak widzicie, Shagmanik wygląda tak. Pięknie. Jeszcze mu jakiegoś brakuje malowania i tak dalej, nie mówię, że nie. I po to podejrzewam mnie taki czołg, który będę darzył dużą estymą, więc będziemy nim jeździli sporo. Gdzie to pojechać? Pojedziemy tam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest moja chyba druga bitwa tym czołgiem. On jeszcze ma stokowy silnik, stokowe działo. No szału nie ma. Ale wszystko przede mną. Ta szósteczka czy piąteczka? Chyba piąteczka, to jest piąty tier. Jest naprawdę, tak, piąty, już tutaj widać. Jest bardzo, bardzo fajna i mi się po prostu podoba. Czołg naprawdę przyjemny. No i jego darzę oczywiście wielkim sentymentem in plus. Co jeszcze jest ciekawe, słuchajcie? Nie wiem, czy wiecie, ale Shagmany jako tako nie były, nie miały dobrego imienia, że tak powiem, ogólnie podczas II wojny światowej. To były tak zwane zapalniczki. One się bardzo łatwo paliły nawet przy niegroźnych postrzałach. No, były jakoś tak skonstruowane, że niestety potrafiły się po prostu zapalać jak właśnie zapalniczki, o których mówiłem. Także trzeba mieć to na uwadze. Natomiast to jest tylko gra, nawet że to nie jest najlepszy czołg, bo tak, jeżeli chodzi o brytyjskie czołgi średnie, to raczej wstrzygają komulami i tak dalej. To jest czołg troszkę inny, on też inaczej wygląda, potem możemy na niego dać trolla, będzie też fajniejszy, myślę. Natomiast na chwilę obecną jest to taka dla mnie zabaweczka, no bo czołg to jakiś topowy nie jest. I też jak gracie w czołgi, to wiecie, że niezbyt dużo osób tym czołgiem po prostu gra. A to wynika między innymi z tego, że nie jest to po prostu czołg jakiś wybitny, tak? I to jest jakby proste. Natomiast słuchajcie, no grać trzeba. Był to najpopularniejszy czołg aliancki, nie wiem czy wiecie, ale ponad 5000 egzemplarzy tych czołgów dostali sami Brytyjczycy. Między innymi je przekazali do tej pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Aczkolwiek Amerykanie też ich używali.
Jakoś to idzie, coś tak gado gado, my już ich rozwaliliśmy. Trzeba poszukać artylerii. No miałem trochę szczęścia z tym AT2. Zobaczymy, co z tego ustrojstwa nam wyjdzie. Jest zwycięstwo, no to jest ważne. I ciekawe, ile wyjdzie gwiazdek, ale niedużo, no bo to nie była jakaś mega udana bitwa. Ale przetrwaliśmy, no to też jest jakby plus. Dobrze. Nie ma niestety razy 3, więc. Musimy się łapać razy 2. Ostatnio mi się świetnie grało T150, bo mam to już nowe działo. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oby coś dobrego, słuchajcie. A ja ten komin chyba już zdejmę, mi się kolegowie, bo tu jest w nim jest strasznie gorąco. To jest taki komin no, wielofunkcyjny, jak kupiłem do biegania, także tak będę biegał. Jak zobaczycie w Warszawie takiego typa w takiej masce, to pewno będzie. Ja nie ma tych masek dużo, bo ją ściągają ze Stanów. Ale tak to wygląda właśnie. Ach! Zgrzałem pyszczka. Słuchajcie, jedziemy. To taka miejscówka, że nam pozostaje nam nic innego, tylko jechać na Mogdor. Więc jedziemy. O, cześć Sajanku. Słuchajcie, Sajanek ma live'a, więc wszyscy teraz machamy i pozdrawiamy widzów Sajanka. Cześć Sajanku. Hej, hej. Ja również pozdrawiam. Ja już jestem w długiej bitwie, grałem Shermanem starym, mam Shermana dziadkowego i nawet wygrałem. Co może jest dziwne, ale jednak tak się stało. A teraz jadę sobie T150, bo tam do niego graliśmy w czołgi, przyjacielu, ja powiem, że mam 7 tier, to taki max, co możemy brać. Znaczy wiem, że ty masz pewno i 8, i 9, i 11 nawet, ale... Nie, zostałem na 7, wiesz, sobie na razie kilka frakcji do tej 7 pociągnąć. Rozumiem. Ja mam na razie A44 i też czekam na to lepsze działo, które mam na T150, bo jest naprawdę zajebiaszcze. Ma takie działko, tak możesz kupić działko siódmotierowe do tej szóstki. I to nie jest troll, ale jest kurde... Ma przebicie 167, uszkodzenia 300, jak tak rypnie za 300, to... To nawet na tych siódmych tierach nie jest źle, czy szóstych, także bardzo, bardzo przyjemny potworek. Polecam. Ja jestem w bicie, także to troszkę może potrwać. Oczywiście niedługo, znając mnie, ale chociaż jestem w topce, to ten... No, ale tak długo celuje to działo. Uoo! Ależ pięknie, stary. KW1, KW85 na 2 strzały zjęliśmy, nie? To ładnie. Gdy gąskę mi zdejmują. A zauważyłem, że ludzie jak widzą KW1, to tam bardzo panikują. No to jak na piąte triegi, to mocny czołg, no. Uda, nie trafiłem. Jeżeli mam mówić o minusach tego czołgu, to minus tego działa, to strasznie długo ładuje, wiesz? Ale jak trafię za 300 i to normalne działanie, troll, który się ładuje, kurde, 100 lat, to... To czy... Idziemy teraz z drugiej strony. No, trafiłem dziada, pradziada w końcu.
Dobra. Teraz mi zostało tak mało życia, że... Aj, no dobra, ale słuchajcie, 1000 uszkodzeń zrobiłem, tak? 2 kile. To ładnie. Jak nam. To jest 156. Okej. Ja też tak sam to byłem, bo byśmy dwa ciężkie czołgi na się go zjechali. Bitwa generalnie będzie przegrana. Ale jakoś to ja jestem zadowolony. Przyjaciel mój kochany. Stwórz pluton. Zaproś. Aha. A przełączę mi na jedną. Dobra. Zapomniałem przestawić sobie z automatu na jedynkę. I ja też zapominam, także wszystko w normie. To się po aktualizacji przestawia samo. Bardzo możliwe, ja tak mam czas do 9, bo potem jedziemy do przedszkola, słuchaj. Moja żona wzięła wychowawcę tego przedszkola z prośbą na rozmowę o Haninie. Tam się popytać, co tam, jak z nią pracować i tak dalej, nie? W czym jest dobra, jak ją dalej posuwać w nauce na przykład i tak idziemy na pogaduszki. Jestem zachwycony, powiem ci. Ale co mam zrobić? Jak trzeba, to trzeba. Dzisiaj sobie Janek, słuchajcie, grał Fallouta 4. Ci, którzy mnie oglądają regularnie, to wiedzą, że bardzo lubię tą grę. Sajan w nią gra, także jemu zazdroszczę. Ja lubię na serio, właśnie z Wiedźminem. Ja mam dopiero na liście do zakupienia. Mam takie, na komputerze mam trzy takie foldery, nie? Znaczy trzy pliki tekstowe. To są do zagrania, do obejrzenia i do przeczytania. I dopisuję jakieś gry, jak coś tam zobaczę. Na przykład Fallout jest. Tak, i są umieszczone tuż obok fabfolderów. No, nie, no, są wśród fabfolderów, bo fabfolder jest, wiesz, okay. Fabfolder jest podzielony kategoriami i tak dalej. Ale teraz chyba, jak będę te gry, to chyba pierwszy będzie Skyrim, jak patrzę w kolejności. Jeszcze Rocket League chcę kupić. Jest tak mega gierka. Nie wiem, czy kojarzysz. Taka piłka nożna z samochodzikami. Rocket League się nazywa. Swego czasu bardzo wielu youtuberów ją puszczało. Tak mi się spodobała, że szok. Tam trzeba znaleźć kilka osób do grania. Ty pojedziesz w inne miejsce niż ja pojadę na te drzewka. Chociaż też możesz tam gdzieś jechać. Ty masz te 25, co to jest za czołg, przyjacielu? Co? To jest niż szark, ale jest nieulepszona. Na lewo na pewno tym nie jadę, bo nie zdążę się tam w ogóle obrócić, jak mnie zajmą. Jakby sobie pojadę na prawo. No właśnie, mam tym. Ale 44 to w sumie spoko czołg. Jeszcze to trochę wprawiam, żeby w nim grać, natomiast no, mam duży kłopot, mianowicie działo mam jeszcze stokowe i to nic nie przebija, kurde. No, rozumiem. Wiesz, jakieś medyszy, lighty tam na pewno skosisz. No właśnie, ale tutaj jak na złość w moją stronę pojechały ciężkie czołgi, nie wiadomo dlaczego. T29, wieżowy, z którego za chwilę nie przebije ludowe. Jest spotera, to masz u siebie tam jakiegoś? Masz. Ta, flankuje mnie czołg ciężki, ale pięknie. Uciekam. Dobra, zabili mnie. Ale mam 1400 wyświeconych, także.
O, to ładnie. Ja na w ogóle jeszcze nic nie zauważyłem, żadnego gościa. Ale patrz, potęgę są... To za wolny czołg, żeby gdziekolwiek dojechać. Gdzieś dojeżdżam, to już tam to podjeżdżają. Zobacz, spotery są z mojej strony, jaka to jest patola po prostu. Dwa spotery są kurde tutaj, gdzie ja jestem. To może kapuj. Bo tam nie, artyleria wali chyba w nich tam. Nie może, on się wolno rozpędza, bo jest stokowy, tak? Pocie, że masz 56 na grę. Teraz słuchajcie, oglądamy Stajanka, kurde. No właśnie, już mnie skorpion napierdala. Nawet się nie zdążę schować. Warta mnie wyma. Czyli będziesz miał dużo zabawy. Chuj tam załaduje golda. O, A4-4 przed tobą, zobacz. Czy nie widzę, tylko pytanie, czy wyjedzie na górkę, czy dołem. Stałem na górkę. No. Nawet kontowanie nie pomogło w odbijaniu. Nie, nie muszę strzelić, pół sekundy. Ale jeszcze Starana ci przywalił, to taki trochę jak Kubuś ostatnio miał taki gangbang, właśnie trzy czołgi go Starana wzięły. Co ty mówisz? No. No to ładnie. Ale tego się jednego śmiałem, że miał ten, że był w raju. Możemy szósteczkę, pewnie. O Jezu, tamtą bitwę wygraliśmy chyba. Boże, jestem w szoku. Szóstek też mam kilka, stawię. No możemy na przykład T3-4-8-5, proszę. Mam jeszcze A4-3. Bardzo fajny żołg. Mam jeszcze ten A43, ale ja już go wymaksowałem, więc nie chcę na razie nim grać. Aczkolwiek byś nim dobrze... Samo maksowaniem, ale na przykład na T3-4, jak se perki porobisz, to jest tak przyjemna maszynka. No, to ja dopiero jestem na początku przygody z tym czołgiem, także wszystko przede mną. Bo ja na razie z trolem jeżdżę. Tej 85 jeszcze kupić w stanie nie jestem. Nawet nie mam chyba silnik podstawowy. Te silniki kosztują masę doświadczenia w tym czołgu, aż byłem zszokowany. Tego z nim Hellcata chcę sobie teraz maksować. Natomiast ja pojadę. Chyba pojadę na prawo, nie wiem, gdzie chcesz jechać. Okay. Ty pewno pójdziesz na górkę, ale nie? Ale ty nie masz go zrobionego, czy masz? Nie. Masz trolla na nim. No ale to trol był podstawowy, to jest z jakiegoś tam wysokszego. To jest ten czołg, to był chyba troll na kawę jedynce. Chociaż, no dobra, nie jadę z tobą, bo ja tam nie będę mógł na daleko strzelać raczej, kurde. Z trollem to ja sobie, wiesz. No to działo szczytem marzeń, jeżeli chodzi o celność, nie jest, ale daje radę. Ale to dziwne, bo to niszczarka i niecelna. Może dlatego, że stokowa, nie? Zależy. Czy mówi, że te 67 lepsze? No tak, bo Wojtek, wiecie, jest fanem te 67, nie? Mojego znienawidzonego po prostu do szpiku kości czołgu. Nienawidzę go. Dlaczego? Bo mi ciągle go zwala. Takie, tak E25, stoi nie wiadomo gdzie i wali w ciebie, no. Także nie neguję tego, że jest świetnym czołgiem, tylko ja go po prostu nienawidzę, bo mi go zwalał. Kolegę poniosło trochę. Ciężkim czołgiem? No. Kurde, nie trafiłem. A teraz F58 się tam schował. A teraz przeładowywał 2 tygodnie. No jeszcze mi go rozwalili. Ja, goście w CSOS. Kurde, jakieś T58 mnie tutaj. W ogóle jest jakiś spotter? Nie wiem, no właśnie ja czuję, że nie ma, bo dostaję po prostu. O, bez spotterów mecz? Bo dostaje po prostu... Zero lightów? Bo dostaje, kurde, postrzał odbicia, nie wiem skąd. Aha, już wiem. No to już wiesz.
Już Satan troszkę ci pomogę. No już nie musisz. Już nie musisz, przyjaciel. Okej, okay, w porządku. Gąska na wielka gąska, dobranoc. Tak wyglądała ta bitwa po prostu. Oj, trochę niepotrzebnie tak wyjechałem. Nie wiem, że świeciło coś. Jadę tam trochę pomóc. Gdzieś ty z tej wiochy będzie przestrzał. Tam były chyba jeden ciężki, jeden średni. Uuu, kamień ci zaatakował. Na czat patrzyłem, wiesz? Gdybym chciał tu zjechać do tyłu, to by było dobrze. Ale nie bardzo chcą. Rozwalili nam już cztery czołgi. A jolo. Dokładnie tak, to jest plan na tą bitwę. Golda go tam szepnę w zadek. Co tam tak ładnie stoi? Aha, okej. Okay. Na pewno począł. Obijać. Cholera, nie zdarzy. Ojoj. Noż co za... Wiedziałem, że to będzie. Nie mogłem go wyświecić. Zwróćcie uwagi też na mapę. Ach, takie życie. To byś chciał teraz, Wojtuś, powiedz. A może tak? Piątki. Słuchajcie, zacząłem grać Szegmanem, to i Szegmanem skończę. Tylko zobaczę, czy nie mogę czegoś tutaj do niego dołożyć. 800 gwiazdek. Poczekaj, ja sobie odkliknę, żebyś miał sprawdzenia. Dobra. I to będzie, kochani, w tym odcinku bitwa ostatnia, gdyż ponieważ mamy prawie pół godziny, 22 minuty, ale ja mam dzisiaj ograniczony czas, a chciałbym nagrać dwa odcinki. A Wojtuś, jakbyś potem chciał, to chociaż nie będę ci mówił, bo ty masz live'a, to byłaby reklama, to nie. Śmiałbym. Nie, bo będę chciał Gisa na trójkę odpalić live'a około 12. Aha, okej. Okay. A też chyba grałeś, nie? W Gisena. Tak. Bo tam dwójkę olałem, bo się po prostu bugowały te save'y. Ale ponoć, jedynka jest bardzo dużo lepsza, jest taka bardzo gotikowa, całkiem inaczej się gra, dużo lepiej. Jedynki nie mam, odpalę trójeczkę. Odpalę trzy, bo ponoć też jest w porządku i też lepiej zoptymalizowana jest, bo mnie też się gotowało, że miałem mniej na dwójce klatek niż na Wiedźminie po prostu. Właśnie? No. Jest tak słabo zoptymalizowana ta gra. Znaczy, może czegoś nie umiałem ustawić, nie, to też inna kwestia, ale dramat. Co ty masz za czołg? KW-1 jest. Też mam taki. Trzeba było się zgadać. Nie patrzyłem sobie, jak mógłbyś mieć aż na dwie. Ja pojadę sobie na prawo na przypychacz. Dobra, a ja pojadę... Nie wiem gdzie. Mogę jechać z tobą. Solidarnie zginiemy. Pojechało te 67, bo strzelił go. Nie, on jest szybki. On tam ładnie wyspoci się schowa, zobaczysz. Wycofa na górkę, albo już pojedzie na górkę. W nienawiści do T-67 wykowany jestem, Wojtek, pamiętaj. To jest świetny czołg. Ja wiem, dlatego... Naprawdę bardzo miękki, wszystkim da się go zniszczyć, ale... Ja go będę chciał... To robi wyniki. Ja go będę chciał, wiesz co, ja go będę chciał kupić teraz, tylko nie mam miejsca w garażu, nie chcę marnować golda na to. Można Nie, no ale mam trzeci tier, no to tam go mogę sobie zrobić. Bo teraz sobie przyglądałem, że załogę jaką mam i mam kurde załogę jakąś z jakiegoś lekkiego czołgu amerykańskiego na 100%, to sobie ją przerobię na niszczarki i będę sobie robił ten czołg, bo go nienawidzę. To jest chyba najlepszy powód, żeby go pokochać.
po prostu zacząć migać. Rozumiem. Tak sobie wymyśliłem. Pezeta na widoku jest. O, wygarnął ładnie. Widzę skraj, zanim jadę. Ale w sumie dobrze, bo myślę, że zdążę się ustawić chociaż na tym chałce. Mam nadzieję, bynajmniej. By ten z tym misem nie dał duchy. Co jest? Nic tu nie pojechało? Bez skitu. Uwaga, przejeżdżam. Bo tu nic nie ma. Aż wychylę. Nie ma tu nikogo. Nie ma. To że nie pojechali. Wiesz co? Mi się wydaje, na że zamek? Oni wszyscy zraszyją nas z miasta. Będzie zwała, jak nie wiem. To jedziemy my ich raszować, stary. Znaczy z miasta, z zamku. Jadę wam już przed ciebie. By tutaj... Kurde! No właśnie. Oni gdzieś się chowają w okolicach tej górki, wiesz? Bo mnie nagaz dwa ciężkie dziobnęły. Spokojnie. Się to troszkę przekradnę. Ale to też wina T60. To też nie powinienem jechać górą, ale chciałem ci wyspotować coś, nie? Obserwuj tutaj tam T25, bo może tu wyjeżdżać na górkę na mnie, wiesz? No ja mogę wstać, tylko ja jestem już nieżywy, więc... A, okej, to dobrze, nie zauważyłem. No Wojtek się skontował. Gorzej było dwóch. No, takie życie, słuchajcie, ja mogę się kontować. Kochani, dziękuję. Oni wszyscy to kampią. No, tak dziwnie pojechali. My też tak raz, dwa, trzy zili. Nie wyświeciłem się, dwie sekundy później byłem nieżywy. Kochani, dziękuję wam za oglądanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Wojtku, możesz się pożegnać ładnie. Tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia. A ja bardzo dziękuję też widzom Wojtka i do zobaczenia, papateczki. Cześć.